Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć i czem Avizonosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z nowego, drugiego wiaduktu trasy Marsa. Jak widzicie, znajdujemy się bezpośrednio i tam dalej był węzeł Marsa, właściwie jego główna część, ale to, co w dzisiejszym odcinku będziemy widzieć, to jest trochę inny odcinek, bo to jest nowa, druga część, drugi wiadukt, który powstawał w tym miejscu od, no, już dosyć dłuższego czasu, chociaż tutaj faktycznie co do opóźnień bym nie powiedział, że jakieś były. Nad skrzyżowaniem ulicy Żołnierskiej i Marsa, jak i również nad skrzyżowaniem ulicy Kałmrzyńskiej i Okularowej i Rekruckiej. Całkiem dużo tych ulic, nie powiecie. Przynajmniej również jest linia kolejowa numer 7, która jest w tym miejscu przebudowana i o niej powiem trochę więcej w kolejnym tygodniu najprawdopodobniej. Natomiast to, co w dzisiejszym odcinku jest ważne, to jest to, iż mamy tutaj nowy wiadukt, który prawie jest całkowicie gotowy i nawet ma pozwolenie już na oddanie do użytku. O czym nie wiedziałem jeszcze nagrywając ten film, bo ten film tak mniej więcej tydzień już czeka. Jak widzicie, mamy tutaj dwa wiadukty, z czego jeden jest stary i został wybudowany już trochę wcześniej. Po tym starym aktualnie odbywa się ruch w dwóch kierunkach. Natomiast po starych jezdniach jest ruch tak, jak wyglądał wcześniej przed przebudową, przed budową drugiego wiaduktu, więc dosyć podobnie, z tym, że tam lekko się pasy zmieniły i jezdnie w związku z tym, że po prostu nowa estakada została wybudowana. Jak widzicie, jest na niej już całkowite oznakowanie, malowanie, pasy jezdnia, asfalt, barierki, czy ekrany akustyczne, no i oczywiście latarnie są zamontowane, wszystko już działa i śmiga i oddanie do użytku jest możliwe najprawdopodobniej od przyszłego... Właściwie to jest kwestia dni, ja bym to tak powiedział, bo tutaj dostałem informację, że to jest od przyszłego tygodnia, z tym, że ta informacja od przyszłego tygodnia jest już właściwie sprzed paru dni, konkretnie jest sprzed 6, więc właściwie to jest kwestia chwili. Powiem Wam więcej, jutro będziecie mieli jeszcze jeden film bezpośrednio z konferencji prasowej, na której najprawdopodobniej zostanie wszystko oddane do użytku. Jutro około godziny 10-11 będzie konferencja prasowa właśnie z prezydentem miasta i... Nagram oczywiście wszystko, ten film będziecie mieli dostępny dopiero później, wieczorem raczej, bo ja jestem cały dzień na mieście zarobiony, ale spokojnie go zobaczycie jutro, więc będziecie mogli też zobaczyć, jak to zostało oddane do użytku, no i czy była wielka feta z tego, że też wydarzenia. Bo warto zaznaczyć, że to jest zakończenie całej przebudowy Marsa w tym miejscu. To było długo wyczekiwane, bo ten nowy wiadukt jest fragmentem na razie aktualnej wschodniej obwodnicy Warszawy. Wschodnia obwodnica Warszawy jest cały czas projektowana. No i tam aktualnie trwają części spory prawne w sądach, więc to trochę trwa. A natomiast jest to bardzo potrzebne, żeby w końcu została oddana do użytku na całej długości. Łącznie z łącznikiem teraz do S8, bo to, co teraz wy widzicie, tę ulicę, która się tam dalej ciągnie, to jest ulica Żołnierska, która dalej się ciągnie do S8. Z tym, że kończy się tak mniej więcej przy Ząbkach i przy Zielonce, w bardzo niedobry sposób, mianowicie się zwęża z tych ładnych dwóch pasów do jednego i to jeszcze jest przejazd kolejowy. I to jest przejazd kolejowy, nie ma wiaduktu, nie ma tunelu, to wszystko tam stoi. I to jest oczywiście niedobra nowina. Zmieni się to kiedyś. Na razie nie wiemy, kiedy, w jakiej najbliższej przyszłości. Natomiast przejdźmy do tego, co faktycznie jest tutaj dzisiejszym tematem odcinka, bo już chyba któryś raz do tego próbuję wrócić. Nowy węzeł, nowy wiadukt jest mniej więcej podobny do tego, który już tutaj był wcześniej i w tym miejscu się znajduje. Czyli ma dwa pasy w każdym kierunku, części boczne z chodnikami serwisowymi, technicznymi, no i oczywiście ekrany akustyczne, aby wyciszyć całkowity ruch, który tutaj się znajduje. Nowy wiadukt również ma oświetlenie LED-owe na całej długości, żeby spełniać nowe standardy, które ZDM wprowadza na terenie całej Warszawy, ale jest realizowany przez Szyrym, czyli Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta. Co do samego wiaduktu i wpływu na otoczenie, to wiadomo, będzie głośniej, bo pojazdy będą się poruszać na górze, ale będą też stać w mniejszych korkach w tym miejscu, po prostu przejdą górą i nie będą musiały stać na sygnalizacjach świetlnych, które tutaj się znajdują na dole. Co do reszty, trochę jest oczywiście mniej pasów jezdniowych na dole. Sam wjazd z Żołnierskiej na dół, na cały węzeł, jest tylko i wyłącznie jednopasmowy, a wszystkie autobusy jadą dołem, ponieważ muszą się zatrzymać na przystankach autobusowych. Więc to jest jeden z większych minusów. Tutaj musiałem trochę zlecieć do dołu, ponieważ części prawne, jeżeli chodzi o strefy lotnicze, więc widzicie trochę z innej perspektywy niestety, jak to wygląda. Tutaj też macie zjazd z tego nowego wiaduktu na dalszą część węzła Marsa, który będzie się tutaj znajdować.
i będzie można wyjechać na spokojnie. Tak jak mówiłem, oddanie do użytku to właściwie jest kwestia chwili, więc możemy się tego spodziewać w najbliższych dniach. I czy coś jeszcze nie powiedziałem właściwie? Tak patrzę tutaj jeszcze w informacje, które mam zapisane i właściwie wszystko, co miało być, to jest. Z ciekawostek mogę wam powiedzieć, że w październiku 2022 samym tym węzłem, który się jest samym tym wiaduktem i ogólnie tym częścią modernizacji, która tutaj jest, ulicy Marca i Żołnierskiej, przejechało średnio 60 tysięcy pojazdów na dobę. To tylko pokazuje, jak bardzo potrzebna jest wschodnia obwodnica Warszawy i dobry wylot z miasta. Biorąc pod uwagę, że Praga właściwie nie ma żadnej obwodnicy Warszawy i to jest tylko i wyłącznie obiecywane w różnych częściach wyborów, ja tu was chcę przestrzec, bo niedługo się zaczynają, właściwie już się zaczęły części wyborcze, czyli oczywiście swoje obiecywanie pustych obietnic, żebyście nie wierzyli w to wszystko. Nigdy to, co było obiecywane, nie zostało wszystko spełnione w 100%. Nie znam takiej osoby, która by to zrobiła, więc jeżeli ktoś wam powie, że powstanie na przykład trasa NS i jednocześnie obwodnica Pragi z 3 liniami metra, to chyba możecie sami wyczuć, że to jest właściwie nierealne i na pewno to się nie stanie. Więc to taka ciekawostka i takie przestrzeżenie ode mnie bezpośrednio. Sam wiadukt od dołu, jak tutaj teraz lecimy tak trochę niżej, wygląda bardzo podobnie jak ten, który jest z boku. I możecie wysnuć wniosek, no dobrze, Wizonosz, skoro one wyglądają właściwie tak samo, to czemu nie powstał ten drugi wiadukt wcześniej? No i tutaj jest część sporna, część z was stwierdzi, że to nie powinno się wydarzyć, część z was stwierdzi, że dobrze, że to się stało, że wiadukt został wybudowany. Chodzi o to, iż jeden słup, jedna podpora, ta co jest właśnie teraz na wprost ekranu, po lewej stronie, którą teraz widzimy, jest w złym miejscu. Jest na działce, właściwie już nie jest na działce, która była wpisana do rejestru zabytku. Co oznaczało, że trzeba było wypisać się całkowicie formalnie z tych wszystkich elementów i dopiero wtedy można rozpocząć prace budowlane. To trwało na tyle długo, że stwierdzili, że najpierw budują jedną część, żeby chociaż odkorkować to, co można, a później budują drugą część, czyli drugi wiadukt. Stało się jak stało. Udało się wszystko wypisać z względami prawnymi. To trochę trwało, bo sama rozpoczęcie prac budowlanych tutaj no już miało trochę lat temu czas rozpoczęcia, więc dobrze, dobrze. I dobrze, że to będzie oddane do użytku w najbliższych dniach, bo naprawdę, skoro tutaj aż tyle tysięcy pojazdów jeździ w ciągu doby, to tylko pokazuje, jak bardzo to jest potrzebna inwestycja w tymże rejonie. Ja tu się pojawię jeszcze jeden raz w celu podsumowania wszystkich ujęć moich i tego, jak samochody jeżdżą, czy to się korkuje i jak to wszystko wygląda już po oddaniu do użytku. Więc jutro będziecie mieli film z konferencji, jutro w nocy od razu odpowiadam i w najbliższym kolejnym miesiącu będę mieć podsumowanie, tak żeby już wszyscy się przyzwyczaili i mogli z niego korzystać na spokojnie. Więc wtedy zobaczymy się ponownie w kolejnym filmie z Marsa i pamiętajcie, my byliśmy pierwsi na Marsa. Elon Musk jeszcze tam chce dolecieć. To taki mój śmieszny element, który zawsze byłby mówić, że dziś jadę nagrywać film na Marsa. Do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Jeśli taki film się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Dziękuję wszystkim wspierającym za wspieranie. I do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Jutro będzie o Żartach Mazowieckich, na które wiem, że już czekacie. Cześć!